Dzień dobry Państwu. Z drobnymi kłopotami zaczynamy ponownie od zasady podziału władzy. Jak Państwo pamiętacie, myśmy w zeszłym tygodniu skończyli na takiej kwestii, która dotyczyła tego, w jaki sposób konstytucja konkretyzuje zasadę podziału władzy, w szczególności w jaki sposób ten podział władzy jest w konstytucji tak rozpisywany, żeby została zachowana ta idea równoważenia władz. Tak jak mówi artykuł 10 ust. 1, że mamy do czynienia z równoważeniem władz i teraz chodzi o to, żeby w praktyce to równoważenie władz jakoś zagwarantować. I mówiłem Państwu o tym, że to zagwarantowanie może odbywać się albo przez takie instrumenty, które powodują czy wymuszają współdziałanie władzy, albo takie instrumenty, które wzajemnie władzę hamują. I od tego może zaczniemy jeszcze raz, bo to było na końcu, więc może nie wszyscy to dobrze zrozumieli. Tutaj macie Państwo przykłady takich przepisów konstytucji, które właśnie zawierają różnego rodzaju instrumenty równoważenia albo wzajemnego pobudzania się władz, jedną władzę przez drugą, albo wzajemnego hamowania. I jak Państwo pamiętacie, skończyliśmy na tym przykładzie artykułu 118 i 122, gdzie pierwszy z tych przepisów wyraża prawo do inicjatywy ustawodawczej, artykuł 118. Oczywiście prawo do inicjatywy mają różne podmioty, ale jak się za kilka wykładów okaże, najistotniejszym podmiotem, jeżeli chodzi o wykonywanie tego prawa, jest rząd. Z różnych powodów, ale tak jest, na razie mi Państwo musicie na słowo uwierzyć. Zresztą jak ktoś z Państwa słuchał exposé premiera, to exposé premiera głównie tak od strony formalnej odwoływało się właśnie do artykułu 118, bo premier zapowiadał cały szereg właśnie inicjatyw ustawodawczych. I ta inicjatywa ustawodawcza oczywiście mają ją też posłowie, ale z punktu widzenia równoważenia się władz najistotniejszą właśnie sposobem oddziaływania egzekutywy na legislatywę jest pobudzanie egzekutywy przez, czyli odwrotnie, pobudzanie legislatywy przez egzekutywę do tworzenia prawa poprzez składanie projektów ustaw. Rząd składa projekty ustaw, tym samym oddziaływuje na Sejm, który te ustawy ma uchwalać, bo złożenie projektu ustawy jest czynnością konwencjonalną, wszczyna pewną procedurę, która musi się zakończyć albo uchwaleniem tej ustawy, albo jej nieuchwaleniem, albo jej uchwaleniem z poprawkami. Więc to jest taki klasyczny instrument oddziaływania. Z kolei artykuł 122 ust. 3, czyli weto prezydenta, to jest klasyczny instrument hamowania władzy ustawodawczej. Prezydent może złożyć weto ustawodawcze. W zasadzie konstytucja nie określa powodów czy przesłanek złożenia weta, więc to weto może być zarówno z przyczyn politycznych złożone, jak i z przyczyn prawnych, na przykład takich, że prezydent uważa, że jakiś projekt ustawy, czy potem uchwalona ustawa jest niezgodna z konstytucją i w ten sposób hamuje władzę ustawodawczą. Oczywiście w wypadku, w wariancie polskim, to weto nie ma charakteru absolutnego w tym sensie, że jak Państwo przeczytacie artykuł 122, weto może zostać odrzucone. No ale czasami się tak dzieje, że w praktyce to weto nabiera charakteru absolutnego, na przykład wtedy, kiedy większość rządząca nie dysponuje w Sejmie 3/5 głosów pozwalającymi na odrzucenie weta prezydenta. I tutaj macie Państwo różne przykłady podane takiego wzajemnego oddziaływania na siebie władz, władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i w pewnym zakresie władzy sądowniczej. Czasami konstytucja wręcz w pewnych sytuacjach wymusza współdziałanie, mówiąc tak, że czy wprost mówiąc o współdziałaniu, czy też implicite takie współdziałanie zakładając. No tak jest na przykład między już w ramach władzy wykonawczej między
rządem, a prezydentem. Założenie jest takie, że politykę państwa prowadzi rząd, ale prezydent jest również władzą wykonawczą, ma pewne własne kompetencje i teraz rząd i prezydent powinni współdziałać przy wykonywaniu tych kompetencji dla prawidłowego realizowania polityki państwa. Przykładowo rząd i prezydent powinni współdziałać w celu realizowania polityki zagranicznej państwa. Nie wiem, czy państwo sobie przypominacie, był taki kiedyś spór kompetencyjny przed Trybunałem Konstytucyjnym. Chodziło o to, kto ma reprezentować Polskę w organach Unii Europejskiej, czy prezydent, czy rząd. I Trybunał wydał wtedy takie, tam część osób, które komentowały ten spór, twierdziły, że konstytucję należy zmienić, że konstytucja nie rozstrzyga, nie reguluje tego, jak ma wyglądać ta współpraca między prezydentem a rządem. Trybunał wtedy wydał takie postanowienie rozstrzygające spór kompetencyjny, w którym wskazał, jak należy interpretować tą konstytucyjną zasadę współdziałania na gruncie zasady podziału władzy. Co może robić prezydent, co może robić rząd. Generalnie, my o tym będziemy jeszcze mówić, ale generalnie sprowadzało się do tego to postanowienie rozstrzygające spór kompetencyjny, że prezydent może samodzielnie reprezentować Rzeczpospolitą bez niczyjej tutaj zgody, bo z tytułu artykułu 126 jest najwyższym przedstawicielem Rzeczpospolitej. Natomiast politykę państwa, cele polityki w zakresie polityki zagranicznej, polityki europejskiej realizuje Rada Ministrów, bo to wynika z artykułu 146 Konstytucji. Prezydent powinien współdziałać, Rada Ministrów z prezydentem jak najbardziej powinien współdziałać, ale to Rada Ministrów określa i realizuje cele polityki zagranicznej. Tutaj warto zwrócić uwagę w związku z tym na jeszcze jedną rzecz, o której do tej pory nie mówiliśmy, która zresztą w Polsce jest słabo zbadana i doktrynie i nie zajmował się tym Trybunał Konstytucyjny, że niekiedy w niektórych państwach, mówiąc o zasadzie podziału władzy, mówi się o tej zasadzie, o tym równoważeniu się władz, nie tylko między poszczególnymi władzami, czyli między władzą ustawodawczą, wykonawczą, a sądowniczą, tylko mówi się też w ramach danej władzy. Na przykład mówi się tak, że jeżeli organem władzy wykonawczej jest rząd i prezydent, to ta zasada podziału władzy powinna określać wzajemne równoważenie się tych organów. Jeżeli na przykład władzę sądowniczą sprawuje, powiedzmy, Sąd Najwyższy w zakresie sądownictwa powszechnego, w tym sensie, że nadzoruje działalność sądów powszechnych, a sąd administracyjny w zakresie sądownictwa nadzoru nad sądami administracyjnymi i organami administracji, to konstytucja powinna przewidywać mechanizmy równoważenia się pozycji obu tych sądów. Czy na przykład pewne mechanizmy, które równoważą pozycję ustrojową Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czy też na przykład pewne mechanizmy równoważące pozycję ustrojową Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. W Polsce od lat trwa taki mniejszym lub większym natężeniem spór między Sądem Najwyższym a Trybunałem Konstytucyjnym dotyczący wzajemnego zakresu kompetencji. No i wiele osób uważa, że ten spór między innymi wynika z tego, że nie jest on rozstrzygany w świetle zasady podziału władz, że oba podmioty czasami tej zasady nie uwzględniają tej idei równoważenia, balansowania się władz. Reasumując, ważne jest to, żebyście państwo wiedzieli, jak ten mechanizm podzielenia władzy i równoważenia władzy funkcjonuje na gruncie konstytucji. On oczywiście jest dużo bardziej skomplikowany i tutaj gdybyśmy chcieli mówić, jak w praktyce ten podział władzy wygląda, to pewnie cały semestr byśmy musieli temu poświęcić. Ważne jest jedno, jeżeli ktoś dobrze rozumie, na czym polega idea podziału władzy i równoważenia się władz, jakie jest jej założenie aksjologiczne, jakie jest jej założenie funkcjonalne, to potem będzie potrafił interpretować prawo wtedy, kiedy pojawi się spór dotyczący zasady podziału władzy, kiedy pojawi się jakaś wątpliwość interpretacyjna. Będzie umiał tę wątpliwość rozstrzygać na tle konkretnych przepisów, właśnie odwołując się do zasady podziału władzy. Działalność drugą stroną jest trudna, to znaczy ktoś może, i tak bardzo często się zdarza, że są prawnicy, którzy znają przepisy szczegółowe bardzo dobrze, poruszają się w ramach poszczególnych instytucji dosyć sprawnie, natomiast w sytuacjach wątpliwych, kiedy powstaje jakiś problem prawny i trzeba zastosować jakąś złożoną interpretację prawa, nie potrafią się odwołać do zasady podziału władzy, co oczywiście jest ze szkodą dla systemu
prawnego. Także te wszystkie założenia konstytucyjne warto znać. Tak nawiasem mówiąc, jak Państwo sobie przeczytacie to, w jaki sposób, ja wspominałem Państwu o tym sporze i zażaleniu z marszałkiem Sejmu prokuratorów, dwóch prokuratorów, którym marszałek Sejmu wygasił mandaty. Jak sobie Państwo przeczytacie w tej chwili orzeczenie Sądu Najwyższego, ono w zasadzie jeszcze nie jest chyba w całości opublikowane, ale jest, główne motywy tego orzeczenia są na stronie internetowej, zaraz postaram się tutaj wyświetlić, to tam przynajmniej z tego, co na razie jest napisane na stronie internetowej Sądu Najwyższego, w niewielkim zakresie jest odwołanie do zasady podziału władzy. Pamiętacie Państwo, mówiłem Państwu, że z punktu widzenia konstytucyjnego to pytanie o to, czy prokurator w stanie spoczynku może równocześnie sprawować mandat poselski, czy też go nie może zrobić, czy też go nie może sprawować, jest problemem, jest kwestią zasady niepołączalności. Ale żeby tą zasadę niepołączalności interpretował zasadę z artykułu 103 Konstytucji. A coś tu się dzieje, są najwyższy czynnik dzisiaj. Żeby tą zasadę niepołączalności stosować prawidłowo, trzeba się odwołać do zasady podziału władz. I teraz Sąd Najwyższy wydał to postanowienie z tych motywów, które są na stronie internetowej Sądu Najwyższego na razie, bo uzasadnienie pewnie będzie dopiero w całości opublikowane. Z tych motywów, przynajmniej tak jak tam jest to napisane, w niewielkim stopniu wynika, że Sąd Najwyższy interpretował zasadę podziału, interpretował artykuł 103 Konstytucji w zakresie podziału władzy. Tu gdzieś w tej chwili nie wiem, nie mam czasu tego szukać, ale jak Państwo tu wejdziecie, to gdzieś tutaj w tych chyba tu. Macie Państwo zasadnicze motywy tego postanowienia. Warto te motywy przeczytać, bo one odpowiadają na to, jak Sąd Najwyższy widzi artykuł 103 Konstytucji, ale jak Państwo przeczytacie to, co Sąd Najwyższy tu napisał, to uzasadnienie postanowienia, które w mojej ocenie zresztą jest trafnym uzasadnieniem potwierdzającym decyzję marszałka o wygaszeniu mandatów, to zobaczycie, że tam jest niewiele argumentów ze względu na, z punktu widzenia zasady podziału władz. I teraz w związku z tym pojawiają się różne komentarze do tego orzeczenia Sądu Najwyższego. Po sygnaturze Państwo sobie spokojnie to znajdziecie. Pojawiają się różne komentarze i między innymi pojawił się taki komentarz, który mówi tak, że ja go gdzieś tu mam, teraz postaram się Państwu to pokazać, który mówi tak, że ci prokuratorzy mają duże szanse wygrania sprawy w Strasburgu przed Trybunałem Strasburskim, dlatego że doszło tutaj do ich zdyskryminowania. Otóż również ten komentarz, który jest powiedzmy krytycznym komentarzem w stosunku do orzeczenia, komentarz pana doktora Ireneusza Kamińskiego, nie odnosi się w zasadzie w ogóle do zasady podziału władz. Znaczy samą tą problematykę bardzo takiego w sumie trudnego z punktu widzenia interpretacyjnego sporu między tymi prokuratorami a marszałkiem Sejmu należałoby rozstrzygać z punktu widzenia zasady podziału władzy. To znaczy powiedzieć tak, że zasada niepołączalności, z którą tutaj mamy do czynienia, no ma jakieś uzasadnienie aksjologiczne. Tym uzasadnieniem jest zasada podziału władzy. Ona jest instrumentalna w stosunku do zasady podziału władzy z artykułu 10. Musimy w związku z tym sięgnąć do uzasadnienia samej zasady podziału władzy i na tym tle spróbować dopiero odpowiedzieć na pytanie, czy prokurator może być równocześnie posłem, czy nie, a w szczególności, czy taka specyficzna sytuacja, w której mamy do czynienia z tak zwanym stanem spoczynku, czy prokurator w stanie spoczynku, z tego punktu widzenia, że on jest w stanie spoczynku, to z punktu widzenia ratio legis zasady niepołączalności, zasady podziału władzy coś zmienia, czy też nic nie zmienia. Tak to, jak ktoś z Państwa jest tym zainteresowany, to jest dobry przykład, żeby sobie prześledzić, jak powinna wyglądać argumentacja konstytucyjna,
przy rozstrzyganiu pewnych sporów interpretacyjnych, które od Konstytucji są no, dosyć odległe, bo to jest kwestia powiedzmy no, interpretacji artykułu 65a ustawy o prokuraturze, ale tak naprawdę, żeby ten przepis prawidłowo, czy w ogóle racjonalnie jakoś zinterpretować, podać jakieś racjonalne argumenty, trzeba przede wszystkim tę interpretację prowadzić na gruncie artykułu 103 i na gruncie artykułu 10 Konstytucji. To tak tylko tytułem przykładu, żeby Państwu zilustrować, że ta wiedza, którą tutaj Państwu przekazuję na temat tych mechanizmów i samej zasady podziału władzy, jest wiedzą czasami bardzo praktyczną, przydającą się również wtedy, kiedy się konkretne kwestie rozstrzyga. Teraz mówiłem Państwu cały czas o tym, że Konstytucja wprowadza trójpodział władzy, natomiast mówiłem też Państwu o tym, że na gruncie Konstytucji mamy organy, które w tym trójpodziale władzy nie bardzo się mieszczą. One się nie mieszczą z tego powodu, że mają tak skonstruowane kompetencje, że nie bardzo te kompetencje możemy podpiąć, tak mówiąc kolokwialnie, pod którąś z władz. A czasami też z tego powodu, że ich ustrój, ich systematyka jest odległa od tej zasady podziału. Tutaj macie Państwo wymienione te organy. Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, NIK, Krajowa Rada Sądownictwa. No, w tej chwili chyba też prokurator generalny, który wprawdzie w Konstytucji występuje sporadycznie, ale jest istotnym organem konstytucyjnym. My oczywiście w tej chwili nie będziemy analizować szczegółowo pozycji ustrojowej wszystkich tych organów. W drugim semestrze się będziemy tymi organami zajmować. Natomiast no, zwracam Państwu uwagę na przykład na Rzecznika Praw Obywatelskich. Z punktu widzenia kompetencyjnego jest to organ wybierany przez Sejm, ale trudno byłoby powiedzieć, że to jest organ podległy Sejmowi. Wręcz przeciwnie, zarówno Konstytucja, jak i ustawa wprowadza pewne mechanizmy gwarantujące rzecznikowi niezależność. Można powiedzieć tak, że jest to niezależny organ kontrolujący. Zadaniem rzecznika jest badanie wszystkich naruszeń praw człowieka, w szczególności naruszeń, których dopuszczają się inne organy państwa, w tym władza ustawodawcza, władza wykonawcza. W związku z tym jest to organ, można powiedzieć, no, całkowicie postawiony poza trójpodziałem władzy. Nieco inaczej jest z punktu widzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, bo ona, jeżeli chodzi o zakres jej działania, daje się jakoś tam, powiedzmy, powiązać z władzą wykonawczą, ale również ustrojowo jest niezależnym organem, organem, który powiedzmy sobie, no, przez tą niezależność ma stać na straży ładu medialnego. Inna sytuacja jest z NIK-iem, który jest podporządkowany Sejmowi. Konstytucja wprost mówi o podporządkowaniu Sejmu, więc można wpisać Najwyższą Izbę Kontroli do funkcji kontrolnej Sejmu, ale też ma duży stopień niezależności. Największy problem jest z Krajową Radą Sądownictwa, której nie da się w żaden sposób sensownie połączyć z żadną z władz. Niektórzy mówią, że Krajowa Rada Sądownictwa to jest organ władzy wykonawczej, dlatego że jest umieszczona w rozdziale 8 Konstytucji, tam gdzie jest mowa o władzy sądowniczej. Ale zwróćcie Państwo uwagę, że Krajowa Rada Sądownictwa w zasadzie niczego nie rozstrzyga. Krajowa Rada Sądownictwa w myśl artykułu 179 jej głównym zadaniem jest przedkładanie prezydentowi kandydatów na sędziów, których prezydent później powołuje, bądź czasami nie powołuje. Czyli nie wykonuje ona żadnych funkcji władczych, nie podejmuje żadnych rozstrzygnięć, co jest immanentną cechą organu sądowego. Znaczy, trudno sobie wyobrazić sąd, który o niczym nie rozstrzyga, prawda? To jest sama w sobie sprzeczność. No a tak jest z Krajową Radą. Jak się popatrzymy z drugiej strony na ustrój Krajowej Rady, to w większości tworzą ją sędziowie, nie w całości, ale w większości tworzą ją sędziowie i de facto sędziowie dominują, jeżeli chodzi o sposób pracy, kierunek pracy w KRS. Też jest wyposażona w niezależność i od 1989 roku, kiedy się ta Krajowa Rada Sądownictwa pojawiła w polskim ustroju, trwają dyskusje na temat tego, czy Krajowa Rada Sądownictwa jest organem władzy sądowniczej, czy nie jest organem. Czy jeżeli nie jest organem władzy sądowniczej, to w takim razie jakim organem, gdzie można by ją zakwalifikować? I do tej pory nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Czasami prawnicy, jak nie wiedzą, jak coś sobie poukładać, jak przeprowadzić jakąś klasyfikację, to mówią na przykład, że to jest organ sui generis, na przykład, że Krajowa Rada Sądownictwa jest organem sui generis, czyli jakimś takim niby organem władzy sądowniczej, ale takim specyficznym. No, ta specyfika jest tak daleko posunięta, że wywołuje wątpliwości. I z tego powodu
czasami próbuje się w doktrynie przedstawić nieco inną systematykę podziału władzy. Tutaj macie Państwo taki przykładowy, taką przykładową systematykę, bo takich propozycji można spotkać więcej. Wspólną ich cechą jest to, że mówi się tak, że ten podział władzy, o którym mowa artykuł 10 ust. 2, jest podziałem niewystarczającym, czyli on nie wyczerpuje całej klasyfikacji konstytucyjnej, że z punktu widzenia przepisów szczegółowych konstytucji należałoby ten podział władzy nieco inaczej skonstruować. No i tu padają różne propozycje, to jest jedną z nich, żeby wyróżnić po pierwsze prezydenta w ten sposób, że prezydent ma pewne szczególne kompetencje, głównie wynikające z artykułu 126 jako przedstawiciel państwa polskiego i w związku z tym, że on no, nie jest tylko organem władzy wykonawczej, ale jest reprezentantem państwa, jest wyróżnić jego pozycję jako odrębnego podmiotu w ramach podziału władzy. Wskazać na władzę kontrolującą, w której mieściłoby się większość tych podmiotów, które były na tym poprzednim slajdzie, właśnie w ramach władzy kontrolującej, gdzie funkcją tych organów jest przede wszystkim sprawowanie kontroli nad innymi organami władzy publicznej i umieszczenie ich między, dopiero jako przed władzą sądowniczą, no i wskazanie na samorząd, na władzę samorządową jako odrębny podmiot władzy, gdzie w tej władzy samorządowej mieściłby się nie tylko samorząd terytorialny, ten, o którym mówi artykuł 163 Konstytucji, ale wszelkie samorządy zawodowe, o których mowa w artykule 17 Konstytucji. W doktrynie, jakbyście Państwo patrzyli na poszczególne podręczniki czy opracowania dotyczące podziału władzy, możecie się Państwo spotkać też z innymi klasyfikacjami. Ważne jest jedno, żebyście Państwo dobrze rozumieli ten mechanizm działania, to znaczy wiedzieli, skąd się zasada podziału władzy wzięła, jakie były motywy wykształcenia się tej zasady, jakie jest współczesne uzasadnienie zasady podziału władzy, jak ona jest na gruncie Konstytucji przedstawiona, czy zrealizowana, jakie są instrumenty, za pomocą których tą zasadę podziału władzy się w praktyce realizuje. To ostatnie zresztą jest najistotniejsze z punktu widzenia, powiedzmy, egzaminu. No, na razie tą perspektywą dla Państwa najbliższy jest, powiedzmy, egzamin z prawa konstytucyjnego, dlatego że wiele pytań, wiele kazusów dotyczy właśnie tego sposobu podzielenia władzy. Znaczy nie wystarczy znać definicji, nie wystarczy na pamięć nauczyć się, powiedzmy sobie, jakichś określeń czy treści artykułu 10, tylko zarówno pytania teoretyczne, jak i kazusy dotyczą właśnie kwestii, które wymagają od Państwa wykazania się umiejętnością interpretacji przepisów szczegółowych w kontekście zasady podziału władzy. Wspominałem Państwu o tym, że jest taka zasadnicza dyrektywa dotycząca tego równoważenia się władz, która zakłada, że to wzajemne oddziaływanie, czyli pobudzanie i hamowanie, a w szczególności to wzajemne pobudzanie się władz, dotyczy przede wszystkim władzy ustawodawczej i wykonawczej. Jeżeli założymy, że istotą władzy ustawodawczej jest ochrona praw człowieka i w tym sensie też dobre zorganizowanie państwa, to przy takich celach aksjologicznych to wzajemne pobudzanie i oddziaływanie władz dotyczy przede wszystkim władzy ustawodawczej i wykonawczej, czasami też tych władz kontrolujących. Natomiast władza sądownicza jest postrzegana jako taka władza odseparowana. Można by tak powiedzieć też kolokwialnie, że ta władza sądownicza w bardzo niewielkim stopniu uczestniczy w tej grze między poszczególnymi władzami. Ta gra to wzajemne oddziaływanie, pobudzanie, ustalanie, w jaki sposób się pewne cele realizuje, czy wspólnie, czy oddzielnie, kto je określa, że tu władza sądownicza w najmniejszym stopniu bierze udział w tym procesie. I tutaj macie Państwo właśnie wskazane, jak wygląda ten podział. Tutaj jest jeszcze, akurat tutaj macie Państwo wyświetloną taką tezę, która dotyczy już stricte władzy relacji między władzą ustawodawczą a władzą wykonawczą w zakresie funkcji kontrolnych. No bo mówimy tak, władza ustawodawcza należy do Sejmu i Senatu, a władza wykonawcza należy do rządu i prezydenta. Ale Sejm i Senat
tą władzę ustawodawczą sprawują nie tylko poprzez stanowienie prawa, ale zakłada się również, że ta władza ustawodawcza polega na tym, że Sejm i Senat, w szczególności Sejm, jest wyposażony w bardzo wiele kompetencji, które mają posłużyć do wykonywania ustaw. Czyli te ustawy są już uchwalone i teraz muszą być pewne mechanizmy w Konstytucji, które pozwolą Sejmowi skontrolować, jak władza wykonawcza realizuje uchwalone ustawy. I tutaj macie Państwo takie orzeczenie, które dotyczy komisji śledczych, uprawnień komisji śledczych, i to jest bardzo ciekawe orzeczenie, dlatego że ono rozstrzyga relacje między władzą ustawodawczą a władzą wykonawczą, ale po części odnosi się też do władzy sądowniczej, dlatego że na tle tej sprawy, którą tutaj za chwilę sobie wyświetlimy, pojawiło się takie pytanie. Instytucja Komisji Śledczej jest instytucją konstytucyjną. Artykuł 111 Konstytucji wprost przewiduje, że można tworzyć komisje śledcze. One mają szczególny status, odrębny od innych komisji sejmowych. Ten szczególny status polega na tym przede wszystkim, że działają na gruncie Kodeksu Postępowania Karnego i mogą w bardzo szerokim zakresie kontrolować inne organy państwa. I pojawił się takie pytanie, jak dalece władza ustawodawcza może za pomocą instytucji komisji śledczej kontrolować władzę wykonawczą i czy taka daleko posunięta kontrola władzy wykonawczej w pewnych sytuacjach nie ingeruje w pozycję władzy sądowniczej. Czyli pytanie jest dosyć złożone, bo wydaje się, że relacja na gruncie komisji śledczych dotyczy tylko władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej. Sejm powołuje komisję śledczą, która kontroluje przede wszystkim organy władzy wykonawczej. No i tutaj się ta relacja jakoś kształtuje. A teraz się okazuje czasami, że ta kontrola władzy wykonawczej może ingerować w działalność władzy sądowniczej. I tym problemem zajmował się Trybunał, rozstrzygając tą sprawę K8/99. I spróbuję Państwu pokazać, na czym ten problem polega. Otóż musimy sobie K8 otworzyć. Otóż sprawa pojawiła się w Trybunale Konstytucyjnym na wniosek prezydenta, który powziął następującą wątpliwość. Po pierwsze, czy Sejm nie wykroczył poza swoje kompetencje, dlatego że pewne uprawnienia komisji śledczych uregulował w regulaminie Sejmu, a powinien to zrobić zdaniem prezydenta w ustawie, dlatego że komisja kontroluje podmioty pozasejmowe, nie podlegające wprost Sejmowi, dlatego to powinno być w ustawie, a nie w regulaminie. A po drugie, prezydent zarzucił, i to jest dla nas bardziej nawet interesujące, że pewne ustalenia komisji mogą tak naprawdę wkraczać w zakres władzy sądowniczej, że pewne ustalenia, które w trakcie prac komisji sejmowych się podejmuje na temat na przykład, nie wiem, tego, co robiła prokuratora, tego, co robią jakieś inne organy państwa, naprawdę po pierwsze dubluje się, działalność tej komisji dubluje się z działalnością sądów, o tym samym, do tego samego, to samo badają, a po drugie, że uchwała komisji sejmowej może tak naprawdę dotyczyć tego samego, co powinien dotyczyć wyrok sądu i w związku z tym jest tutaj naruszenie podziału władz. Więc jak widzicie Państwo, ta problematyka podziału władzy ma czasami takie bardzo skomplikowane konteksty. Wydawałoby się, i tak się zresztą wiele osób przez długi czas uważało, że problem komisji śledczych to jest przede wszystkim problem ułożenia relacji między władzą ustawodawczą i wykonawczą. Jak dalece komisja śledcza może ingerować, jaki może mieć zakres kontroli, to jest kwestia władzy ustawodawczej i wykonawczej. Okazuje się, że to również dotyczy władzy sądowniczej. I Trybunał Konstytucyjny, rozstrzygając tą kwestię, najpierw rozstrzygnął, i tym się będziemy też zajmować za kilka tygodni, ale najpierw rozstrzygnął, jaki jest zakres zasady wyłączności ustawy w przypadku działania komisji śledczej. Innymi słowy, wskazał na takie trzy sfery
regulacyjne. Powiedział, że część tych kompetencji komisji jest regulowana wyłącznie ustawą, część jest regulowana wyłącznie regulaminami izb, w szczególności regulaminem Sejmu, a część kompetencji jest współregulowana regulaminem Sejmu i ustawą. I pokazał, jak z punktu widzenia zasady podziału władzy i zasady wyłączności ustawy, co można regulować regulaminem Sejmu, co można regulować ustawą. Stworzył takie klasyfikacje, tutaj przedstawił. I odniósł się też do zasady podziału władz. Mianowicie powiedział tak, że ten system wzajemnych powiązań i hamulców, który wynika z artykułu 10 Konstytucji, nie wyklucza sytuacji takich, że pewne obowiązki organów państwa, które są organów, które nie należą do władzy ustawodawczej, będą regulowane regulaminem Sejmu. Ale to muszą być takie obowiązki, które, można powiedzieć, konkretyzują funkcję kontrolną Sejmu. To, co wynika z artykułu 111 Konstytucji. Czyli jak państwo się na przykład pytacie, jakie obowiązki organów niepodlegających Sejmowi, na przykład ministra, jakie obowiązki ministra mogą być regulowane regulaminem Sejmu? Czy na przykład komisja sejmowa, wszystko jedno, czy to będzie komisja śledcza, czy jakaś inna komisja, może nałożyć na ministra obowiązek stawiennictwa się przed tą komisją i złożenia wyjaśnień? Bardzo często tak jest w tej chwili, że no, przy komisjach śledczych to jest regułą, ale też inne komisje żądają od poszczególnych ministrów, żeby stawili się na posiedzenie komisji i złożyli wyjaśnienia w jakiejś sprawie. Na przykład, jak państwo sobie przypominacie, zeszłoroczny zmianę rozkładu jazdy kolei w grudniu, która zakończyła się jakimś paraliżem transportowym kraju. Wtedy Komisja Infrastruktury i Transportu wezwała ówczesnego ministra infrastruktury, żeby złożył wyjaśnienia przed komisją, z czego wynikało te trudności, kto, że tak powiem, tutaj ponosi za to odpowiedzialność, jakie minister zamierza podjąć kroki, żeby takim sytuacjom zapobiec. I oczywiście minister się musiał stawić, bo tak jest skonstruowany regulamin Sejmu. On oczywiście mógłby odpowiedzieć w ten sposób, że on nie podlega Sejmowi wprost, w związku z powyższym jego postanowienia regulaminu Sejmu nie wiążą. Regulamin to sobie Sejm uchwala dla posłów i oni są nim związani. Natomiast z tego orzeczenia tutaj wynika, że może i minister mógł powiedzieć tak, że on przyszedł do Sejmu i odpowiedział i czuł się zobowiązany, gdyby taki obowiązek był nałożony w drodze ustawy. Z tego orzeczenia wynika, że jeżeli Sejm konkretyzuje pewne swoje kompetencje w zakresie władzy funkcji kontrolnej Sejmu, to może to zrobić również regulaminem i takie normy regulaminowe mogą być adresowane do podmiotów, które w stosunku do Sejmu są zewnętrzne. Tak na przykład minister. Teraz trwa taki spór na temat tego, czy i w jakim zakresie komisje sejmowe mogą wzywać na posiedzenia komisji prokuratorów. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, ale pierwszy taki spór powstał przy okazji tego, jak któraś z komisji, już nie pamiętam, która sejmowa, zajmowała się pewnymi kwestiami związanymi z katastrofą smoleńską. I tam komisja wystosowała takie pismo do prokuratora prowadzącego śledztwo w tej sprawie, żądając, żeby on się stawił na posiedzenie komisji i przedstawił jakąś tam informację. Prokurator odmówił, nie stawił się na posiedzenie komisji, a prokurator generalny, o ile pamiętam, czy też prokurator prowadzący to śledztwo, już nie pamiętam tego dokładnie, zajął takie stanowisko, że od momentu, kiedy prokuratora generalna została oddzielona od Ministerstwa Sprawiedliwości, do niedawna minister sprawiedliwości był równocześnie prokuratorem generalnym, więc założenie było takie, że w ramach funkcji kontrolnej Sejm kontroluje działalność ministra sprawiedliwości, tym samym kontroluje prokuraturę. W tej chwili prokuratora się oddzieliła od ministerstwa i stoi na stanowisku, że nie mieści się w ramach podziału władzy, nie mieści się w tej funkcji kontrolnej. Co jest kolejnym ciekawym zagadnieniem ustrojowym, które musi w tej chwili być jakoś rozwiązane. Natomiast w tej sprawie, gdzie Trybunał również odniósł się do samej zasady niezależności władzy sądowniczej, powiedział Trybunał tak na koniec, że komisje śledcze mogą wkraczać te same materie, którymi zajmują się sądy, mogą przedmiotowo zajmować się tymi samymi sprawami,
to nie w ramach funkcji kontrolnej swojej, to nie narusza zasady podziału władzy, byleby nie robiły jednej rzeczy. Nie oceniały orzeczeń niezawisłych sądów, czy w sensie takim instancyjnym, czyli mogą nawet w pewnych sytuacjach się krytycznie odnosić do orzeczeń sądów, ale nie mogłaby powstać taka sytuacja, że na przykład komisja śledcza podejmuje uchwałę, że orzeczenie sądu w jakiejś tam sprawie jest niezgodne z prawem. To by naruszało zasadę podziału władzy, to by naruszało niezależność sądu, niezawisłość, czyli może komisja prowadzić postępowanie, może nawet dojść do innych ustaleń faktycznych niż doszedł sąd czy prokuratura w jakiejś sprawie, natomiast i to nie narusza zasady podziału władzy, natomiast nie może dojść do takiej sytuacji, żeby komisja podjęła uchwałę, w której stwierdza, że orzeczenie sądu jest niezgodne z prawem. Jak Państwo sięgniecie do tego orzeczenia, tu jest bardzo ciekawie pokazane właśnie, jak dalece może sięgnąć funkcja kontrolna Sejmu, żeby nie naruszyć władzy sądowniczej. I tu znów to orzeczenie jest przykładem tego, jak wtedy, kiedy pojawiają się wątpliwości interpretacyjne co do tego, jakie są granice kompetencji, jak rozgraniczyć uprawnienia komisji śledczych i na przykład sądów, to te wątpliwości interpretacyjne, żeby rozstrzygnąć, żeby podać jakieś racjonalne uzasadnienie, trzeba odwołać się do samej zasady podziału władzy i interpretacji. Jeżeli chodzi o władzę sądowniczą, teraz przechodząc do władzy sądowniczej, to tak jak Państwu sygnalizowałem, z tą władzą sądowniczą jest tak, że ona jest odseparowana. Ona jest odseparowana, przy czym mówiąc o podziale władzy w przypadku sądów, trzeba wskazać na dwie rzeczy. Mianowicie, po pierwsze na tą separację, że to jest taki szczególny rodzaj podziału, bo tutaj się przede wszystkim kładzie nacisk na wzajemne oddzielenie, nie na podział i nie na równoważenie się władz, tylko w przypadku władzy sądowniczej kładzie się podział na oddzielenie, odseparowanie władzy sądowniczej od pozostałych rodzajów władz. Przy czym oczywiście to odseparowanie nie jest takie całe absolutne i tutaj macie Państwo przykład takiego orzeczenia Trybunału, w którym Trybunał się zastanawiał nad kwestią uprawnień ministra sprawiedliwości w odniesieniu do sądu, dlatego że Krajowa Rada Sądownictwa złożyła do Trybunału wniosek, zaskarżyła tam niektóre z przepisów ustawy o ustroju sądów powszechnych i postawiła taką tezę, że nadzór administracyjny ministra sprawiedliwości nad sądami narusza zasadę niezależności działania sądu. Nadzór administracyjny polega na tym, że minister nie może wkraczać w sferę orzeczniczą, nie może kontrolować orzeczeń sądowych, natomiast ma różne instrumenty oddziaływania na sądy, po pierwsze finansowe, może nadzorować gospodarkę budżetową sądu w pewnym zakresie, kontrolować, sam proponuje też budżety sądów, podejmuje decyzje co do tego, czy ile stanowisk na przykład sędziowskich ma być w danym sądzie, bo on może wygaszać te tak zwane stanowiska sędziowskie po tym, jak sędzia opróżni stanowisko i tak dalej. Jest cała sfera takich uprawnień, która określa się mianem nadzoru administracyjnego. Nie jest to nadzór orzeczniczy, minister nie może kontrolować orzeczeń sądów, ale może kontrolować działalność administracyjną sądów. I Krajowa Rada Sądownictwa postawiła taką tezę, że ten nadzór ministra narusza zasadę separacji. I wskazała, że ten nadzór ministra, który dotyczy sądów powszechnych, bo w tej chwili tak to wygląda, że sądy powszechne, jeżeli chodzi o sferę administracyjną, nadzoruje minister, nie działa przecież w przypadku sądów administracyjnych, dlatego że w przypadku sądów administracyjnych nadzór administracyjny nad sądami administracyjnymi sprawuje prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego. I zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa analogicznie powinno być w przypadku sądów powszechnych, czyli nad sądami powszechnymi nadzór administracyjny powinien sprawować pierwszy prezes Sądu Najwyższego, a nie minister sprawiedliwości. I Trybunał Konstytucyjny, wydając to orzeczenie K45/07, powiedział tak, że wprawdzie ta zasada podziału władzy w odniesieniu do sądów przede wszystkim kładzie nacisk na separację, ale nie jest to separacja absolutna, to znaczy istnieją pewne dopuszczalne możliwości oddziaływania władzy wykonawczej na władzę sądowniczą i w tych dopuszczalnych ograniczeniach mieści się rozwiązanie, w którym minister sprawiedliwości wykonuje nadzór administracyjny nad sądami. Innymi słowy, to ustawodawca ma zdecydować,
kto ma ten nadzór wykonywać, czy to ma robić pierwszy prezes Sądu Najwyższego, czy ma to robić minister sprawiedliwości, ale w standardzie konstytucyjnym, w standardzie zasady podziału władzy mieści się takie rozwiązanie, w którym wprawdzie ta władza sądownicza jest odseparowana od władzy wykonawczej, ale minister sprawiedliwości wykonuje nadzór administracyjny nad sądami powszechnymi. Jest to konstytucyjnie dopuszczalne. Więc nacisk jest położony na separację, ale separacja nie ma charakteru absolutnego. Pewne możliwości oddziaływania władzy wykonawczej na sądy są konstytucyjnie dopuszczalne, przynajmniej według Trybunału Konstytucyjnego. Krajowa Rada Sądownictwa się z tym nie zgadzała. I powstaje też inny problem na gruncie zasady podziału władzy. Powstaje problem taki, w jakim zakresie na gruncie przepisów obowiązujących sędzia może interpretować te przepisy. Jak daleko sędzia może się posunąć w interpretacji przepisów tak, żeby nie został później mu postawiony zarzut, że on tak naprawdę tworzy prawo swoimi interpretacjami i wkracza w zakres władzy ustawodawczej. Artykuł 178 Konstytucji mówi, że sędzia podlega Konstytucji oraz ustawie. To sformułowanie, że sędzia podlega Konstytucji oraz ustawie, o którym będziemy mówić gdzieś w okolicach kwietnia, ma bardzo długą tradycję w Europie kontynentalnej i zakłada związanie sędziego ustawą. Sędzia może rozstrzygnąć po pierwsze, jeżeli ma podstawę w ustawie, po drugie, opierając się na ustawie, no powinien kierować się treścią ustawy. Nie powinien stosować takich interpretacji, które są kontralegiem, które wykraczają poza tą ustawę. I w związku z tym pojawia się takie pytanie, jak dalece sędzia może interpretować przepisy, żeby nie postawiono mu zarzutu, że on stawia się w roli ustawodawcy. Jak dalece jest to możliwe. I tutaj w tym orzeczeniu K36/98 na to Trybunał odpowiada i mówi tak, że co do zasady sędzia ma pewną swobodę interpretacyjną. Czyli w momencie, kiedy sędzia zajmuje się tym, czym przede wszystkim od czego się należy zawsze zaczynać, czyli ma pewien stan faktyczny i ma przepisy i musi dokonać tak zwanej subsumpcji, czyli zinterpretować te przepisy na tle konkretnego stanu faktycznego. Na przykład, nie wiem, musi zinterpretować problem taki, czy powiedzmy sobie łyżka do zupy jest niebezpiecznym narzędziem w rozumieniu kodeksu karnego, bo ktoś, jedna osoba drugiej zadała cios łyżką do zupy i teraz kodeks karny inaczej kwalifikuje, ostrzej kwalifikuje takie uszkodzenie ciała, jeżeli ono zostało zadane przy pomocy niebezpiecznego narzędzia. Nie definiuje pojęcia niebezpieczne narzędzie i teraz powstaje pytanie, czy taka łyżka jest niebezpiecznym narzędziem w rozumieniu kodeksu karnego, czy też nie. Albo na przykład, to już jest przykład taki ekstremalny, niedawno było takie orzeczenie Sądu Najwyższego, na gruncie kodeksu karnego są takie przepisy, które mówią tak, że jeżeli popełni się przestępstwo przeciwko życiu człowieka, to podlega, to jest oczywiście przestępstwo i ono jest zagrożone sankcjami, natomiast przestępstwem jest również popełnienie przez działanie na szkodę płodu, przy czym płodu ludzkiego, przy czym ono jest zagrożone sankcjami łagodniejszymi. No i pojawiło się takie pytanie, jeżeli w trakcie porodu nastąpi popełnienie takiego przestępstwa, zarzuca się na przykład położnej albo lekarzowi, że nie dopełnił swoich czynności służbowych i doszło do uszkodzenia. I teraz powstaje pytanie czego? Czy płodu, w trakcie porodu jeszcze, czy człowieka, bo to oczywiście z punktu widzenia powiedzmy, nie wiem, filozoficznego czy jakiegoś etycznego nie ma takiego zasadniczego znaczenia, ale z punktu widzenia karnego ma bardzo istotne znaczenie, bo wtedy jeżeli odpowiemy, że to już jest człowiek, to jest dużo większe zagrożenie, jeżeli odpowiemy, że to jest płód, zagrożenie jest mniejsze. I Sąd Najwyższy wydał taką uchwałę, która stwierdza, że z człowiekiem mamy do czynienia od chwili rozpoczęcia się akcji porodowej albo od momentu, kiedy rozpoczyna się cesarskie cięcie. W tym momencie, z punktu widzenia prawa, ale zastrzegł oczywiście, że to jest definicja tylko na potrzeby prawa karnego, w tym momencie zmienia się kwalifikacja prawna. Do momentu rozpoczęcia akcji porodowej, jeżeli nastąpi jakieś działanie na szkodę płodu, to jest kwalifikowane w cudzysłowie łagodnie z punktu widzenia kodeksu karnego. W momencie rozpoczęcia akcji porodowej bądź w momencie przystąpienia do cesarskiego cięcia jest to już człowiek, zagrożenie jest wyższe. Teraz oczywiście, jeżeli popatrzymy na to z punktu widzenia zasady podziału władzy,
to powiemy tak, że jest to dopuszczalne działanie Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy nie wkroczył tutaj w zakres władzy ustawodawczej. Oczywiście ustawodawca może wprowadzić legalną definicję człowieka w artykule tam, nie wiem, 120 czy któryś 119 kodeksu karnego, chyba są te definicje legalne, ale takiej definicji nie wprowadził. Sąd Najwyższy stanął przed takim problemem. Sąd niższej instancji zadał mu pytanie prawne, bo nie wiedział. Był zarzut skierowany w stosunku do dwóch położnych i Sąd Najwyższy i Sąd Rejonowy, nie wie, czy Sąd Okręgowy nie wiedział, czy kwalifikacja ma być surowsza, czy ma być łagodniejsza. Zapytał Sądu Najwyższego, Sąd Najwyższy wydał uchwałę i to jest uchwała, która mieści się w granicach interpretacji prawa. Ale problem podziału władzy na gruncie władzy sądowniczej polega między innymi na tym, jak daleko sędzia może interpretować przepisy, żeby nie przekroczył pewnej granicy, poza którą już jest powiedziane tak, że ten sędzia tak naprawdę zastępuje ustawodawcę. Że to już nie jest interpretacja przepisów, tylko to jest oderwanie się od treści przepisu i stworzenie jakiejś normy prawnej samodzielnie przez sędziego i to narusza podział władzy. To zresztą na gruncie różnych gałęzi prawa jest różnie, bo jak Państwo zaczniecie studiować poszczególne gałęzie prawa, to zobaczycie, że na pytanie, jak daleko sędzia może się posunąć w interpretacji przepisów, odpowiedź jest taka, że na gruncie prawa cywilnego może się dużo dalej posunąć niż na gruncie prawa karnego. Takie pytanie nie pada na przykład na gruncie prawa anglosaskiego, dlatego że tam przyjmuje się, że sędzia może tworzyć precedensy. Znaczy sędzia może rozstrzygać pewne przypadki również wtedy, kiedy nie ma wyraźnej podstawy prawnej. Może stworzyć precedens. W polskich warunkach jest to niemożliwe. W polskich warunkach, jeżeli sędzia chciałby tak precedensowo rozstrzygnąć, powiedziane byłoby, że narusza podział władzy. Znów podam Państwu przykład taki też z zakresu prawa karnego, to tutaj jest najbardziej takie, można powiedzieć, spektakularne te przykłady są. W Polsce kiedyś była taka sytuacja, gdzie dwie telefonistki z centrali uniwersyteckiej, nie było to na Uniwersytecie Jagiellońskim, zostały oskarżone o to, że no, nie tylko łączyły rozmowy, ale również wykonywały bardzo wiele połączeń na różnego rodzaju infolinie i takie różne numery, gdzie są jakieś loterie przeprowadzane. Chciały coś tam wygrać, przegrać. W każdym razie na skutek tych połączeń uniwersytet musiał zapłacić 600 tysięcy złotych za rachunek telefoniczny. I prokuratura postawiła im zarzut popełnienia przestępstwa. Nie pamiętam, jaka tam była dokładnie kwalifikacja, ale generalnie chodziło o kradzież. I co się okazało? Że kodeks karny nie zna takiego czynu zabronionego, że kradzież jest inaczej definiowana w kodeksie karnym, czy działanie na niekorzyść pracodawcy, czy jakkolwiek byśmy to nie kwalifikowali, żaden z typów czynów zabronionego nie da się przyporządkować do tego zachowania tych telefonistów. I wtedy sąd umorzył postępowanie. Sędzia powiedział tak, że on nie może tego osądzić, bo żeby to osądzić, on musiałby stworzyć nowy typ przestępstwa, nową normę prawną, jeszcze ją zastosować z mocą wsteczną, a tego nie może zrobić, bo wykroczyłby poza swoje kompetencje, naruszyłby zasadę podziału władzy, wkroczyłby w kompetencje władzy ustawodawczej. Jeżeli ustawodawca wprowadzi taki nowy typ czynu zabronionego do kodeksu karnego, to wtedy, proszę bardzo, można takie sprawy sądzić i można je rozstrzygać, ale póki co zasada podziału władzy to wykluczy. Innym przykładem, jeżeli chodzi o władzę sądowniczą i ten podział władzy, to jest ten, który Państwu podawałem na poprzednich chyba wykładach, że naruszenie władzy, zasady podziału władzy również byłaby sytuacja odwrotna, to znaczy byłaby sytuacja taka, w której ustawodawca tak kazuistycznie sformułowałby przepis, że ten przepis tak naprawdę rozstrzygałby jakąś konkretną sprawę. Nie pozostawiałby sędziemu żadnego marginesu swobody w rozstrzygnięciu. Podawałem Państwu ten przykład z artykułu 140 bodajże 8 kodeksu karnego, gdzie w pewnym momencie jego znowelizowanie polegało na tym, że wprowadzono tylko za usiłowanie zabójstwa możliwość orzeczenia kary 25 lat bądź dożywocia i tego, czy pytania, czy to nie jest takie zawężenie dyskrecjonalnej władzy sędziego, że ten sędzia praktycznie jak automat ma stosować ustawę, czy to nie narusza podziału władzy w drugą stronę. To tyle, jeżeli chodzi o władzę sądowniczą. Teraz to, o czym mówiliśmy do tej pory, to były kwestie związane z podziałem władzy w aspekcie horyzontalnym. To znaczy założenie wyjściowe jest takie,
że te organy władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej, to są wszystko naczelne organy państwa. One mają, te władze jest podzielona, one się wzajemnie równoważą, hamują. To mniej więcej się odbywa wszystko na jednakowym poziomie. Ale podział władzy ma również swój aspekt wertykalny. Wtedy, kiedy dzielimy kompetencje między organy wyższe i organy niższe, między organy centralne i organy, które działają na poziomie zdecentralizowanym. I na gruncie konstytucji przykładem takiego podzielenia władzy jest rozdział kompetencji między władzą centralną a samorząd terytorialny. I tutaj macie Państwo przykład takiego orzeczenia, w którym Trybunał Konstytucyjny wskazuje na władzę, na ten podział między władzę centralną i władzę samorządową. I tu oczywiście też są różne instrumenty prawne, za pomocą których ten podział władzy jest przeprowadzany. Co więcej, zwróćcie Państwo uwagę, o tym będziemy jeszcze mówić, omawiając zasadę jednolitości władzy i zasadę państwa jednolitego. Zwróćcie Państwo uwagę, że ten podział między władzą centralną a władzą lokalną może być bardziej rygorystyczny lub mniej rygorystyczny w tym znaczeniu, że konstytucja może sztywno określać materię, nie ustawodawca, tylko konstytucja. Co więcej, konstytucja może stwarzać też pewne szczególne gwarancje ustrojowe dla organów władzy lokalnej. W przypadku Polski taką kluczową zasadą, jeżeli chodzi o sposób podzielenia władzy między władzę centralną a władzę samorządową, jest zasada decentralizacji, czyli zasada zakładająca, że zadania o charakterze lokalnym powinny być realizowane na poziomie lokalnym, i zasada pomocniczości. Zasada pomocniczości, która mówi w ten sposób, że zadania władzy publicznej powinna realizować przede wszystkim władza lokalna, a władza centralna powinna przejmować takie zadania, których na poziomie lokalnym nie da się zrealizować. Czyli przykładowo, takim zadaniem, którego nie da się zrealizować na poziomie lokalnym, są na przykład zadania z zakresu prawa celnego. Jeżeli Państwo otworzycie sobie ustawę prawo celne, zresztą teraz ta ustawa jest dosyć specyficzna, bo ona tak naprawdę jest aktem wykonawczym do wspólnotowego kodeksu celnego, no to widać wyraźnie, że pobieranie ceł to jest zadanie, które przekracza kompetencje na przykład gmin. To nie może być zadanie lokalne, to musi być zadanie centralne. Ale jest cały szereg zadań takich, które mogą spokojnie być realizowane na poziomie lokalnym i nie powinny być przekazywane na poziom centralny. Innymi słowy, jak się pytamy, czy zasada podziału władzy działa wertykalnie w Polsce i za pomocą jakich instrumentów ta zasada podziału wertykalnie jest realizowana, to powiemy, że działa za pomocą przede wszystkim dwóch instrumentów. Zawartej w Konstytucji zasady decentralizacji i zasady pomocniczości. To są dwie zasady uszczegóławiające zasadę podziału władzy w tym aspekcie wertykalnym. I to w zasadzie byłyby wszystkie takie kwestie związane z podziałem władzy, z tymi zagadnieniami ogólnymi. Teraz, jeżeli chodzi o ten podział władzy, ja Państwu bardzo często mówiłem w ten sposób, że ten podział władzy może być w różny sposób realizowany. W różny sposób można układać te wzajemne elementy oddziaływania, hamowania ustrojowej pozycji poszczególnych władz. I teraz są pewne takie typowe sposoby realizowania tej zasady podziału władzy w Konstytucji. I teraz na tle tych sposobów wykształciły się pewne systemy, które są określane mianem systemów rządowych. Państwo o systemach rządowych pewno słyszeliście, bo wiem, że na WOS-ie się takich rzeczy Państwo uczycie w liceum czy w gimnazjum. To jest na przykład system parlamentarny, system prezydencki, system semiprezydencki, system rządu zgromadzenia. Wyróżnienie tych systemów rządowych polega właśnie na tym, że one w różny sposób realizują zasadę podziału władz. Są pewne odmienne, ale w swojej odmienności typowe sposoby realizowania zasady podziału władzy. I te sposoby próbuje się skodyfikować i określić je mianem systemów rządowych.
I my teraz tymi systemami rządowymi się zajmiemy jako właśnie takim elementem podzielenia władzy. Otóż oczywiście przede wszystkim będziemy chcieli na końcu dojść do naszego systemu rządowego, tego, który jest w konstytucji przewidziany. Jeżeli byśmy spróbowali wskazać takie typowe sposoby realizowania zasady podziału władzy, to jak mówię, można tutaj wskazać kilka systemów i zacznijmy od systemu parlamentarnego. Jakie są typowe cechy ustrojowe systemu parlamentarnego? Co można wyczytać z konstytucji krajów, w których system parlamentarny, czy niekiedy on jest określany mianem parlamentarno-gabinetowego, co on musi sobie zawierać takiego, żeby można powiedzieć, że to jest system parlamentarny? Jakie rozwiązania uszczegółowiające zasadę podziału władzy? Więc tu macie Państwo te rozwiązania wyliczone. To jest przede wszystkim dualizm egzekutywy, czyli władza najczęściej należy do dwóch organów, przy czym może być to monarcha, może być to prezydent, bo to w różnych systemach jest różnie, ale założenie jest takie, że rola głowy państwa jest ograniczona, to znaczy, że ten dualizm egzekutywy wyraża się w tym, że politykę państwa realizuje najczęściej rząd, a głowa państwa przede wszystkim reprezentuje państwo. Ona oczywiście może mieć mniejszy lub większy zakres własnych uprawnień, ale co do zasady, to nie głowa państwa będzie realizować politykę państwa. Czyli mamy dualizm egzekutywy, ale ograniczony charakter władzy głowy państwa. Najczęściej w systemach parlamentarnych jest tak, że ta głowa państwa, no jeżeli jest to prezydent, bo jeżeli jest to monarcha, to najczęściej są określone ustrojowo zasady dziedziczenia, ale jeżeli jest to monarcha, jeżeli jest to prezydent, czy mamy do czynienia z państwem republikańskim, to parlament wybiera głowy państwa. Również rząd jest wyłaniany z parlamentu. Rząd ponosi odpowiedzialność polityczną przed parlamentem, czyli podstawowa zasada tego systemu jest taka, że rząd może funkcjonować, może realizować politykę państwa dotąd, dopóki cieszy się politycznym poparciem parlamentu. W momencie, kiedy to polityczne poparcie traci, powinien ustąpić. Utrata politycznego poparcia powoduje ustąpienie rządu. I oczywiście są różne mechanizmy powodujące to ustąpienie. Najbardziej klasycznym jest wotum nieufności. Parlament podejmuje uchwałę o wotum nieufności i wtedy oznacza to dymisję rządu. Z drugiej strony też przyjmuje się, że istnieją pewne sytuacje, w których tu jest napisane egzekutywa, najczęściej robi to głowa państwa, może rozwiązać parlament. Tak się dzieje wtedy, kiedy parlament nie jest w stanie porozumieć się co do tego, komu ma udzielić politycznego poparcia. Nie jest w stanie wyłonić stabilnego rządu. Na przykład udziela wotum nieufności i nie jest w stanie wybrać nowego rządu. Wtedy prezydent działa jako arbiter między rządem a parlamentem i mówi parlamentowi tak, podstawowym zadaniem parlamentu jest stworzenie politycznej większości, popieranie rządu, a jeżeli parlament jest niezadowolony z polityki rządu, wymiana tego rządu. W sytuacji, kiedy parlament nie jest w stanie albo wyłonić rządu, albo wyraża rządowi wotum nieufności, ale nie jest w stanie wskazać nowego rządu, parlament jest źródłem destabilizacji sytuacji politycznej w kraju, prezydent może, czy monarcha, bo to różnie w różnych systemach, może rozwiązać parlament. To są podstawowe założenia systemu parlamentarnego. Oczywiście one w różnych krajach różnie jeszcze dalej są uszczegółowione, ale to jest taki kanon, można powiedzieć. Drugim systemem inaczej realizującym zasadę podziału władzy, inaczej odpowiadający na pytanie, na czym ten podział władzy polega, jest system prezydencki. Jak Państwo widzicie, odmienność polega na tym, że mamy najczęściej do czynienia z jednolitością egzekutywy. Mamy do czynienia z prezydentem, który jest wybierany w wyborach powszechnych. Czasami to mogą być specyficzne rozwiązania, takie jakie mamy w Stanach, gdzie wybory są powszechne, ale pośrednie, prawda? Bo
wyborcy wybierają elektorów, a dopiero elektorzy wybierają prezydenta. No ale ten system funkcjonuje w tej chwili tak, że wybór elektorów de facto przesądza o wyborze prezydenta. My wiemy, kiedy, w momencie, kiedy elektorzy zostaną wyłonieni, kto będzie, kogo oni wskażą, kto będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Członkowie egzekutywy odpowiadają nie przed parlamentem, tylko przed prezydentem. Prezydent nie odpowiada politycznie, czyli de facto mamy taką egzekutywę, która nie odpowiada politycznie przed parlamentem. Z drugiej strony prezydent nie może rozwiązać parlamentu i to, jak się zestawi te uprawnienia tutaj władzy wykonawczej względem władzy ustawodawczej, można oczywiście by wskazywać jeszcze dalej dalsze uprawnienia, pewne ograniczenia dotyczące z inicjatywy ustawodawczej. W każdym razie, jak się porówna takie klasyczne rozwiązania systemu prezydenckiego i systemu parlamentarnego, to nasuwa się taki wniosek, że system prezydencki w większym stopniu kładzie nacisk na odseparowanie władz, a system parlamentarny w większym stopniu kładzie nacisk na współdziałanie władz. Czyli równoważenie się władz osiąga się w inny nieco sposób. W systemie parlamentarnym poprzez oddziaływanie przede wszystkim, to oczywiście nie jest jakaś taka reguła absolutna, ale taka jest tendencja. A w systemie prezydenckim to równoważenie osiąga się przede wszystkim poprzez wzajemne odseparowanie legislatywy i egzekutywy. Pozycja władzy sądowniczej w obu systemach wygląda podobnie. No i wreszcie mamy system rządów zgromadzenia, który w tej chwili, o czym za chwilę powiem, jest w zasadzie systemem historycznym. On w czystej postaci nigdzie nie występuje. I można też zadać sobie takie pytanie, czy on, ten system, realizuje zasadę podziału władz. Czy taki system rządów zgromadzenia mieści się w tym, co my nazywamy podziałem władzy. Niektórzy uważają, że on się nie mieści, dlatego że to zgromadzenie ma pozycję dominującą w stosunku do innych władz i że można mówić o podziale władzy co najwyżej w sensie organizacyjnym, natomiast no, nie można mówić o podzielaniu, o realizowaniu podziału władzy w tym sensie takim, powiedzmy sobie, no, równoważenia się poszczególnych organów, że to ten podział władzy nie jest na tyle zagwarantowany, żeby nie stwarzać dominującej pozycji dla jednego organu. Oprócz systemu rządów zgromadzenia, gdybyśmy starali się wskazać jakiś system specyficzny, moglibyśmy wskazać na system powiedzmy, w którym mamy zasadę suwerenności parlamentu, system brytyjski. I tu również powstają zasadnicze wątpliwości co do tego, czy podział władzy w ogóle występuje. No, ja nie wchodząc w to, bo to na to nie mamy czasu, czym się ten system brytyjski tak naprawdę charakteryzuje, to jak ktoś z Państwa będzie zainteresowany, na wyższych latach są takie wykłady dotyczące ustrojów państw obcych i tam głównie właśnie analizowane jest to, jaki system rządowy gdzie występuje i na czym polega specyfika tego systemu. W przypadku systemu brytyjskiego no na pewno można powiedzieć jedno, że nawet jeżeli przyjmiemy, że tam podział władzy występuje, to ma on bardzo specyficzny kształt. I teraz, czyli mamy, można powiedzieć, takie trzy podstawowe systemy rządowe. System parlamentarny, system prezydencki, ewentualnie system rządów zgromadzenia, ale jak mówię, to już jest raczej tylko historycznie występujący system. I teraz my się będziemy koncentrować przede wszystkim na systemie parlamentarnym. I dlatego uprzedzając nieco dalsze wywody powiem tak, że w tym systemie parlamentarnym te klasyczne założenia, o których Państwu mówiłem przed chwilą, podległy pewnej modyfikacji. Ta modyfikacja zaczęła się tak mniej więcej z końcem XIX wieku i została zakończona gdzieś po II wojnie światowej. Ona jest określana, ten proces tych modyfikowania systemu parlamentarnego jest określany jako racjonalizacja parlamentaryzmu. I proces ten polegał, czy był związany z tym, że w systemie parlamentarnym
uważano, że bardzo słabo funkcjonującą rzeczą jest stabilność tego systemu. To znaczy, jeżeli powiemy, że w systemie parlamentarnym podstawowym czy jądrem tego systemu jest to, że władze, że rząd realizuje politykę państwa, ale może tą politykę państwa realizować tylko wtedy, kiedy ma polityczne poparcie w parlamencie, okazało się, że trudno jest realizować tą politykę państwa w sytuacji, w której bardzo często zmieniają się te układy parlamentarne, rządy tracą poparcie w parlamencie i bardzo często się zmieniają. To jest przykład II Rzeczpospolitej na gruncie Konstytucji Marcowej, to jest przykład III Republiki Francuskiej, to jest przykład Włoch z, nie wiem, z okresu powojennego po II wojnie światowej, gdzie właśnie następowały bardzo szybkie zmiany układów parlamentarnych i rządy non-stop traciły poparcie, dochodziło do bardzo szybkich wymian rządów i wtedy powstawały wątpliwości takie rządy, które trwają bardzo krótko i się szybko zmieniają, czy w ogóle są w stanie realizować jakąkolwiek politykę państwa. I w związku z tym stwierdzono, że trzeba wprowadzić pewne mechanizmy stabilizujące pozycję rządu i ta racjonalizacja parlamentaryzmu polegała przede wszystkim na zmianie relacji rząd-parlament. Polegała przede wszystkim na tym, że wzmocniono pozycję rządu i utrudniono możliwość jego odwołania. Macie Państwo w naszej konstytucji tak zwane konstruktywne wotum nieufności. Konstruktywne wotum nieufności to jest właśnie element, to jest proces zracjonalizowania parlamentu. Z drugiej strony utrudniono w głowie państwa rozwiązywanie parlamentu, a z trzeciej strony wprowadzono różnego rodzaju rozwiązania w prawie wyborczym, które miały zapobiec rozdrobnieniu partyjnemu, zapobiec temu, żeby do parlamentu nie wchodziła bardzo duża ilość partii politycznych, które następnie nie są w stanie wzajemnie stworzyć stabilnej większości popierającej rząd. I takimi elementami racjonalizacji parlamentu, parlamentaryzmu są progi wyborcze, są odpowiednie modyfikacje systemu wyborczego, czyli na przykład proporcjonalnego w jakiejś tam modyfikacji, no i wreszcie określenie statusu wyborczego partii politycznej jako tej głównej siły, która występuje w wyborach. I wiele elementów tego zracjonalizowanego parlamentaryzmu my w Polsce mamy. I teraz, gdybyśmy przeszli do naszego systemu, to powiemy tak, że z punktu widzenia tych systemów, o których wcześniej mówiliśmy na płaszczyźnie teoretycznej, polski system można zakwalifikować jako system parlamentarny. Czy też, jak to niektórzy mówią, system parlamentarno-gabinetowy. Mamy dualizm egzekutywy z wyraźnym naciskiem na rząd. I znów będziemy do tego jeszcze wracać, ale jeżeli Państwo sięgniecie do postanowienia Trybunału o sygnaturze KPT 2/08, to jest postanowienie, które rozstrzyga spór kompetencyjny między prezydentem a rządem, to tam właśnie jest wyraźny nacisk, który położony na takie, czy sprowadzający interpretację konstytucji do takiej zasady, że prezydent jest reprezentantem państwa i rząd nie może ograniczać prezydenta w reprezentowaniu państwa. Reprezentowanie państwa przez prezydenta jako najwyższego przedstawiciela Rzeczpospolitej w myśl artykułu 126 Konstytucji nie może być uzależnione od zgody premiera czy ministrów, na przykład ministra spraw zagranicznych, to jest jedna strona medalu. Ale druga strona medalu jest taka, że prezydent reprezentuje, ale nie rządzi. Czyli, że politykę państwa określa Rada Ministrów. To ona wyznacza cele i ona wskazuje, jak te cele są realizowane. Powinna w tym zakresie współdziałać z prezydentem. Ten obowiązek współdziałania dotyczy wielu aspektów informowania, uzgadniania i tak dalej, ale ważne jest to, że to rząd realizuje politykę państwa. Jest niemożliwe są na przykład sytuacje takie, czy z punktu widzenia konstytucji oczywiście nie powinno tak być, żeby prezydent jechał gdzieś za granicę i wytyczał cele polityki państwa. Państwo tego nie pamiętacie, ale jak Polska wchodziła do NATO, to wtedy była taka sytuacja, że rząd w stanowisku oficjalnym rządu było powiedziane, że to jest priorytet polityki zagranicznej Polski, żeby Polska znalazła się w sojuszu północnoatlantyckim, no i że wszystkie organy władzy publicznej mają robić wszystko, żeby do tego doprowadzić. To z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, w szczególności
w określonej relacji względem Rosji, jest to kluczowa sprawa. Po tym stanowisku rządu pojechał do Brukseli ówczesny prezydent RP i powiedział tak, że należy się zastanowić nad tym, czy Polska ma wchodzić do NATO, czy nie lepiej byłoby, gdyby powstało NATO BIS. Nie wiadomo było do końca, co to miało być to NATO BIS. Natomiast niezależnie od tego, czy na ile to była w ogóle koncepcja jakaś osadzona w realiach ówczesnych, no to to było jaskrawym naruszeniem sposobu podzielenia władzy między prezydenta a rządem. To nie rolą prezydenta jest wytyczanie kierunków polityki państwa. Jak rząd zdecydował, że priorytetem jest wejście do NATO, to prezydent się musi temu podporządkować i wszędzie, gdzie jeździ za granicę jako reprezentant państwa, musi taką linię polityczną reprezentować. Dalej, elementem świadczącym o systemie parlamentarnym jest zależność Sejmu od rządu. Ona się przejawia na tle wielu instytucji prawnych. W piątek mogliście państwo przykład tej zależności obserwować, mianowicie premier wygłosił exposé, prezydent powołał rząd, powołany rząd musi uzyskać wotum zaufania. Bez tego wotum zaufania nie może funkcjonować, musi się podać do dymisji. Premier wygłosił exposé, po czym było głosowanie nad wotum zaufania. Rząd otrzymał wotum zaufania, tak zwaną inwestyturę i w tej chwili dopiero może realizować politykę państwa, bo ma polityczne poparcie rządu. Na tym tle zresztą dyskutowane są takie sytuacje, co się dzieje wtedy, kiedy rząd utraci poparcie polityczne, na przykład ma już wotum nieufności, uchwalono wotum nieufności w stosunku do rządu, ale nie wybrano, nie powołano jeszcze nowego rządu i ten tak zwany stary rząd, który utracił poparcie polityczne, podejmuje pewne decyzje polityczne. Na ile w systemie parlamentarnym taki rząd, który formalnie jeszcze rządzi, jest legitymowany do podejmowania pewnych rozstrzygnięć politycznych. Pośrednia zależność prezydenta od Sejmu polega na tym, że w szczególności tam, gdzie prezydent ma swoje prerogatywy, czyli artykuł 144 ust. 3 Konstytucji, takie kompetencje, które wykonuje całkowicie samodzielnie, jest niezależny. Natomiast w pozostałym zakresie kompetencje prezydenta, ważność aktów prezydenta zależy od kontrasygnowania ich przez premiera, czyli premier musi złożyć podpis na akcie prezydenta i dopiero wtedy ten akt prezydenta jest ważny, to jest artykuł 144 Konstytucji i na tym polega pośrednia zależność. Wprawdzie prezydent nie odpowiada politycznie przed Sejmem, nie ma takiej odpowiedzialności, głowa państwa nie jest pociągana do odpowiedzialności politycznej przed Sejmem, natomiast poprzez instytucję kontrasygnaty taką pośrednią odpowiedzialność ponosi, bo za akty prezydenta polityczną odpowiedzialność przejmuje premier. Jeżeli prezydent wyda jakiś akt, premier go kontrasygnuje, to składając kontrasygnatę, premier przejmuje odpowiedzialność polityczną za akt prezydenta i tym samym Sejm może do odpowiedzialności politycznej go pociągnąć. Wreszcie mamy odseparowanie władzy sądowniczej, no i szereg elementów zracjonalizowanego parlamentaryzmu, o których jeszcze będziemy szczegółowo mówić. Przykładem systemu prezydenckiego jest system Stanów Zjednoczonych, to jest taki klasyczny przykład państwa, w którym mamy system prezydencki. I jak państwo widzicie, tu są takie elementy, które wskazują, na czym ten system prezydencki polega. Z czego on wynika? Jest przede wszystkim położenie akcentu na odseparowanie władzy na system hamulców. Podkreślanie, że w tym płaszczyźnie organizacyjnej władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza są od siebie oddzielone. Kongres, który jest dwuizbowy, z dwoma izbami o mniej więcej zrównoważonej pozycji, dwoma izbami, które wykonują w pewnym zakresie kontrolę nad egzekutywą i mają szeroki zakres ustawodawstwa. Szczególna sytuacja władzy prezydenckiej, która skupia się w prezydencie. Prezydent, tam nie ma dualizmu władzy, to bardzo wyraźnie odróżnia system parlamentarny od prezydenckiego. Nie ma dualizmu władzy wykonawczej, tylko ją sprawuje prezydent, jemu podlegają i przed nim odpowiadają politycznie wszystkie organy władzy wykonawczej. Oczywiście ten system podlega pewnym modyfikacjom, bo mamy do czynienia z tak zwanymi niezależnymi agencjami, które działają w ramach władzy wykonawczej i mają pewną niezależność w stosunku do prezydenta, ale to jakby jest trochę inne zagadnienie.
Prezydent pełni pewne szczególne funkcje na gruncie tego systemu, tutaj macie Państwo je wyliczone, jest promotorem ustaw, egzekutorem ustaw, szefem administracji, kierownikiem polityki zagranicznej, głównodowodzącym sił zbrojnych, powołuje bardzo wiele organów, łącznie z sędziami Sądu Najwyższego. No i są pewne szczególne hamulce. Zresztą na tle tych hamulców no, trwają cały czas różnego rodzaju dyskusje i spory. To weto kieszonkowe, o którym tutaj, które Państwo macie wymienione, polega na tym, że jeżeli prezydent złoży weto w stosunku do ustawy dostatecznie późno, na tyle późno, że powiedzmy zbliżają się kolejne wybory, to wtedy kongres nie jest w stanie tego weta odrzucić, to weto nabiera charakteru absolutnego. Czyli można powiedzieć, że prezydent chowa ustawę do kieszeni, przeczekuje i weto kieszonkowe de facto blokuje proces ustawodawczy. Władza nad sakiewką oznacza bardzo, bardzo daleko idące uprawnienia w zakresie budżetu. No oczywiście tutaj można powiedzieć tak, że w przypadku polityki zagranicznej jest tak, że Senat wyraża zgodę na zawieranie traktatów szczególnych i też Senat wyraża zgodę na ewentualne podjęcie akcji zbrojnych przez Stany Zjednoczone, ale praktyka znów pokazuje, że bardzo wiele porozumień, które Stany Zjednoczone zawierają, nie jest uznawane za traktaty i prezydent dzięki temu nie musi mieć zgody Senatu. Podobnie jest z wszczynaniem wojny, to znaczy bardzo często wiele akcji zbrojnych jest określanych jako tak zwane operacje obronne, które nie są formalnym wypowiedzeniem wojny. Prezydent stara się też prowadzić w tym zakresie samodzielną politykę. Także tutaj rola prezydenta jest no, taką rolą kluczową. Odmianą systemu parlamentarnego jest system kanclerski, z którym mamy do czynienia przede wszystkim w Niemczech. To jest taki klasyczny przykład systemu kanclerskiego. To jest teoretycznie system parlamentarny. Tam występują podstawowe elementy systemu parlamentarnego, czyli dualizm władzy wykonawczej, odpowiedzialność władzy wykonawczej przed władzą ustawodawczą, wybieranie głowy państwa przez parlament. Takie klasyczne elementy występują. Ale pozycja kanclerza jest szczególna w stosunku do wszystkich organów władzy wykonawczej. Tak naprawdę wszystkie organy władzy wykonawczej odpowiadają przed kanclerzem. I po drugie, polityczną odpowiedzialność przed parlamentem ponosi tylko kanclerz. To znaczy zasada jest taka, że kanclerz jakby sobie personifikuje rząd. Jeżeli doszłoby do utraty zaufania do kanclerza, to oznacza de facto dymisję całego rządu. Więc gdybyśmy to próbowali odnieść do klasycznego systemu parlamentarnego, to byśmy powiedzieli tak, że w takim klasycznym systemie parlamentarnym premier jest pierwszy między równymi. On jest ministrem, który kieruje i koordynuje wszystkimi innymi ministrami, dlatego jest taki primus inter pares, pierwszy między równymi. W systemie kanclerskim kanclerz nie tylko jest pierwszy między równymi, kanclerz jest, można powiedzieć, zwierzchnikiem, ma dużo wyższą pozycję od wszystkich innych członków rządu. Jego pozycja jest dużo mocniejsza w stosunku do członków rządu. Jak będziemy analizować szczegółowo polski system, no to zobaczycie Państwo, że z jednej strony mamy taki klasyczny system parlamentarny, ale z drugiej strony, patrząc na pozycję premiera względem poszczególnych ministrów, no można odnaleźć tam pewne elementy systemu kanclerskiego. Z kolei we Francji mamy system semiprezydencki, określany czasami jako tak zwany system półprezydencki, gdzie ten semiprezydencki system przede wszystkim polega na tym, że jest wprawdzie dualizm egzekutywy, czyli mamy rząd i prezydenta, ale pozycja prezydenta w tym systemie jest dużo silniejsza niż w systemie parlamentarnym. Rola prezydenta nie sprowadza się tylko do reprezentowania państwa, czy też wykonywania pewnych uprawnień, ale ma on bardzo szerokie uprawnienia w stosunku do Rady Ministrów. I teraz jak Państwo widzicie na tych dwóch przykładach, system semiprezydencki, system kanclerski są pewnymi mutacjami. Z jednej strony systemu parlamentarnego, z drugiej systemu prezydenckiego. I teraz oczywiście cała ta klasyfikacja, o której Państwu mówię, no to ona nie jest jakąś takim bytem własnym, żyjącym własnym życiem, tylko ona ma pokazać,
te pewne podstawowe zależności między organami władzy na tle zasady podziału władz. W różnych systemach państwa, jakbyśmy zaczęli analizować po kolei na przykład państwa europejskie, to by się okazało, że te systemy są no, dosyć skomplikowane. Jeden się zbliża do parlamentarnego, inny do prezydenckiego, inny do powiedzmy kanclerskiego. Generalnie cała ta klasyfikacja ma tylko być takim ułatwieniem, ma być taką pomocą przy analizowaniu ustrojów poszczególnych państw. Jeżeli wiemy, jakie są typowe cechy poszczególnych systemów, wiemy, jak te systemy działają, nawet wtedy, jeżeli one podlegają jakimś dalej idącym modyfikacjom, no łatwiej nam jest opisać, scharakteryzować te systemy i poruszać się w tych systemach, wiedzieć, w jaki sposób realizowana jest polityka państwa, jakie są procedury, jakie są tryby, jakie są sposoby podejmowania decyzji, jeżeli mamy świadomość tego, czy poruszamy się w systemie parlamentarnym, czy poruszamy się w systemie prezydenckim, czy semiprezydenckim, czy kanclerskim, czy jakimiś dalszymi mutacjami tych systemów. Także istotną rzeczą jest, żeby wiedzieć, że podział władzy może być realizowany na różne sposoby i że są pewne typowe sposoby, za pomocą których poszczególne państwa starają się ten podział władzy w praktyce realizować i te sposoby w swoich konstytucjach zapisać. To tyle, dziękuję.